Jakiś czas temu nagrałem film, w którym rozwiązywaliśmy quizy o Minecraft. Fajnie przyjął się ten odcinek, spodobał wam się, więc postanowiłem, że czas najwyższy nagrać kolejną część z samych quizów z Minecraft. Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Szczypson i dzisiaj mamy ponownie same quizy. Poprzedni odcinek wam się mega spodobał właśnie z tych samych quizów, więc postanowiłem, że to jest idealny moment na to, żeby nagrać. Też wiem, że czekacie ciągle na to, aż powiem co z Palionowem, co będzie, czy wróci Palionowo, czy nie. Mamy styczeń, Palionowo skończyło się 31 i teraz nie wiadomo co jest dalej, ale zobaczycie. Po prostu tyle, zobaczycie. Zanim w ogóle dowiecie się co z Palionowem, czy w ogóle wróci, czy nie wróci, to mogę wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Jak wiecie, ten kanał, na którym mnie teraz oglądacie, to nie jest mój pierwszy kanał. Kto nie wie, ten, prawda, powinien nadrobić informację. Miałem poprzedni kanał, który nazywał się Szczypson wtedy, ale zmieniłem nazwę tamtego na Szczypson, w sensie... Miałem poprzedni kanał, który nazywał się Szczypson. Ten kanał kiedyś nazywał się Szczypson Games, ale później zmieniłem to, ponieważ to był tylko Minecraft, to był mój główny kanał, w ogóle nie myślałem o powrocie na tamten kanał, więc tamten kanał zmieniłem nazwę na Filip Szczypka, a tu zmieniłem nazwę na Szczypson, tak żeby na przycisku mieć napisane Szczypson bez tego Games. Wiecie o co chodzi. W trakcie powstał również kanał Szczypson Plus, który był moim trzecim kanałem, no ale... Przyszedł czas na to, żeby w 2021 roku zrobić coś wyjątkowego. Po roku nieobecności na tamtym kanale postanowiłem, że czas najwyższy tam wrócić. Obiecuję wam, że w styczniu, nie wiem którego dokładnie, bo to wszystko zależy jeszcze od ilości filmów, które uda nam się już nagrać i tak dalej, ale mogę powiedzieć, że już działamy nad tym, że już nagrywamy, już są porządne jakby przedsięwzięcia w tym celu podejmowane. Więc zapraszam was, link jest w opisie tam, prawda, zasubskrybujcie wszystkie kanały, tam będą vlogi. Więc jeżeli są tutaj osoby, które interesują vlogi, a na pewno są tutaj takie osoby, no nie uwierzę, że nie, vlogi wszystkich interesują przecież, chyba. To wbijcie na tamten kanał, link jest w opisie, zasubskrybujcie, tam jest aktualnie 34 tysiące subskrypcji, więc pokażcie moc, dobijmy tam 40 tysięcy, zanim w ogóle wrzucimy film. Będę w mega szoku, jak się to uda, ale spróbujmy, czemu by nie. A teraz już nie przedłużam, lecimy do samych quizów. Pierwszy quiz, który zrobimy, to jest wielki test o Netherze. Jak wiele o nim wiemy? Jak wiecie, Nether jest nowy od wersji 1.16 i ja osobiście uważam, że ten Nether teraz jest o wiele fajniejszy niż był i o wiele fajniejsze rzeczy tam są, ale porównajmy to, jak to było kiedyś, kiedy w ogóle Nether powstał i tak dalej. Więc mamy pierwsze pytanie. Kiedy Nether został dodany do gry? Przysięgam, nie sprawdzałem, nie robiłem tego testu, nie wiem jakie są odpowiedzi, nie sprawdzałem na internecie, chcę żeby to było wiarygodne. Ja totalnie nie mam pojęcia kiedy to było, szczerze przyznam. I jak myślę o Netherze, to wydaje mi się, że to jest coś strasznego, wiecie, taki, jakby to powiedzieć... Straszny dzień w roku to jest po prostu Halloween teoretycznie. A 31 października jest Halloween, więc... Niestety, kurczę, 30, byłem blisko. Jeden dzień różnicy to naprawdę nie jest wiele, nie? Ale ciekawe w sumie, bo tak myślałem, że 31 października w Halloween dodają, a tutaj 30 października, no lekko się pomyliłem, ale to nieważne. Jak nazywa się aktualizacja, w której dodano Nether do Minecraft? O, jest tu Halloween Update. Ej, to by się zgadzało w sumie, no... Dobra, strzelamy. Tak, naprawdę Halloween Update się nazywał Nether na początku? Ja pierdzielę, niesamowite. Który z tych mobów nie jest spotkany w Netherze? Enderman, Piglin, Hoglin. Żadna odpowiedź nie jest poprawna. Wydaje mi się, że Enderman. W sensie... nie umiem sobie teraz przypomnieć, czy widziałem kiedyś Endermana w Netherze. W sumie mógłby być, ale chyba nie, on jest w Endzie raczej. Dobra. A, naprawdę Endermana można spotkać. Ajajajaj, dobra, nieważne, nie było tego tematu. Jakby ja wiedziałem od samego początku, tak tylko was podpuszczałem. Nie no, dobra, nie wiedziałem. W której wersji Minecrafta zostały dodane do Netheru Hogliny? Czyli to są te świnie, okej, dobra. No 1.16, to jestem pewien, to wiem, to jestem w tym mistrzem i tak dalej. Ile jest biomów w Netherze? O kurde, aktualnie wydaje mi się, że to będzie 4 albo 5. To jest, które z tych odpowiedzi? Wydaje mi się, że 4... Dajmy 4. Aj! 5! Jakie 5? Ja cię sunę. Nawet nie wiem, jakie to jest 5. I w ogóle, no nie znam tego Netheru aż tak dobrze. Czy w Netherze można wylać wody? To wiem, że nie. Bo raz chciałem wiadro walnąć i mi wyparowała woda. Więc to wiem, to... Dla wszystkich grających w Minecrafta uważajcie, w Netherze nie da się rozlać lawy. Nie róbcie tego. Prawda czy fałsz? W Netherze łóżka wybuchają. Prawda. To jest prawda. Czy jest możliwość pojawienia się magma łaza z siodłem? Tak, ale bardzo rzadko... oglądałem ostatnio speedruna od kogoś, nie pamiętam kto to był już, ale ktoś właśnie... chyba z zagranicy, to chyba Dream był. Więc on mu się trafiło, że był. Więc strzelam, że tak. Dobrze, dobrze trafiłem. No bardzo dobrze. Kiedy pigliny nie atakują gracza?
kiedy ma coś złotego, to wiem, kiedy on trzyma w ręku sztabkę złota, nie? Kiedy ma on w ekwipunku złoty miecz, pigliny zawsze atakują. Graszy, żadna odpowiedź. Co? No dobra, dajmy to. Aj, żadna odpowiedź nie jest dobra, no tak, nie atakują jak macie coś ze zbroi. Dlaczego? Mogłem pomyśleć, że żadna odpowiedź nie jest poprawna. Aj, dobra, nieważne, nie było tematu. Z ilu bloków obsidianu buduje się portal do Netheru? No, raz, dwa, trzy, to jest co najmniej 10. Co najmniej 10. To jest poprawna odpowiedź na 100%. 6 na 10, poszło ci w miarę dobrze. Znasz wiele informacji na temat Netheru, ale jednak nie jest to maksymalna wiedza. Możesz sobie powtórzyć wiadomości o tym, podziel się wynikiem w komentarzu. No dobra, 6 na 10 to nie jest źle, to jest dane, to jest ponad 50%, jesteśmy zadowoleni. Lecimy do następnego quizu. Czy zdołasz określić, z jakich rzeczy tworzy się dany przedmiot? W tym będę mistrzem, obiecuję. 10 na 10 to mamy. Znaczy nie wiem, ile to jest pytań, ale będziemy mieli max, po prostu 100%. Na początek proste pytanie, z czego wytwarza się łuk? Z trzech nici i trzech patyków. Dokładnie. Z czego wytwarza się kryształ kresu? O kurde, nie! Naprawdę na drugi padnę? Z jednego bloku... Nie, z siedmiu bloków szkła, oka endu i łzy gasta. Żadna odpowiedź nie jest poprawna. Wydaje mi się, że tego nie da się skraftować. Nieważne, nie było naprawdę takie coś się da skraftować, ale przecież to leczy tego. To leczy... Ender Dragona, dlaczego to może... nieważne. Jak wytwarza się kompas? To akurat wiem. Sześciu sztabek żelaza i trzech pyłów... Nie. Czterech sztabek żelaza, jednego pyłu... Nie. Kompasu nie da się wytworzyć żadnego... Z sześciu sztabek żelaza i trzech pyłków czerwonego kamienia, jednego pyłu... Jednego. Wiedziałem, no łatwe. Z czego wytwarza się blok szlamu? Nie da się. Z pięciu kul... Z dziewięciu kul szlamu. Okej, dobra, w takim sensie. Myślałem, że jakaś jest inny sposób. Jak wytwarza się siodło? Z czterech skór, z pięciu skór i jednej sztabki żelaza. Siodło nie da się... Kurde, nie wiem, czy się da wytworzyć. Chyba się nie da. No, dobrze. Siodła nie da się stworzyć, ale to szkoda, bo powinno się dać. Jak wytwarza się wędzarkiem? Z jednego pieca i czterech bloków drewna. Tak. To wiem. Z czego wytwarza się ognisko? To też wiem. Z dwóch patyków, dwóch bloków drewna, jednego bloku węgla. Z trzech bloków drewna, jednej pochodni. Ognisko na świecie, że... To. Jak nie? Da się wytworzyć. Jest ono wytworzone z trzech patyków. Aha. No dobra, okej. Okej, nieważne. Jak wytwarza się kotwicę odrodzenia? Nie, nigdy tego nie robiłem. Z jednego bloku, pięciu bloków obsydianu. Nie, z sześciu bloków płaczącego obsydianu. A, bo to jest płaczący obsydian. Ojeny. Dobra, to już wiem, do czego jest płaczący obsydian. Tylko po co jest to? Kotwica odrodzenia. A, to jest po to, żeby się zrespić chyba w Netherze. Z czego wytwarza się ciasto? Z jednego wiadra mleka, cukru i jednej pszenicy. Z trzech wiadr mleka, cukru, jednego jajka i trzech... To. Tak. I ostatnie pytanie, z czego wytwarza się stół rzemieślniczy? Łatwo. 7 na 10. Dobra, było blisko, żeby mieć 100%, okej? Okay? Jakby byłem blisko, nie powiecie, że nie, prawie mi się to udało. Dobra, czy rozpoznasz... O, to jest mega dobre. Moby z Minecraft w wersji Among Us. To jest mocne. Creeper. Creeper to będzie... To będzie to chyba. Dobrze. Steve to będzie to, dobra, Alex to będzie to, zombie to będzie to, Enderman to, wieśniak tu, łatwe, pigman, slime i warden, tego, który jest na wersji 1.17, go jeszcze nie ma w Minecrafcie. Ciekawe, ja nie mogę się doczekać ogólnie wersji 1.17, więc ja na pewno będziemy grać na niej. Dobra, 100%, tak o, od razu, łatwo. Dobra, i zróbmy ostatni. Jaki blok w Minecrafcie zabierze ci Enderman? Co to jest? Aha. To jest drapka. Dobra, ale śmiesznie, nie? Ja to zdrapię i... Aha, i tu coś mi chyba... Kaktus. Okej. Ciekawe. Dobra, mam tutaj jeszcze jeden quiz. Zostajesz czy odpadasz? Nie wiem totalnie, o co w nim chodzi, ale zróbmy go. Odpadasz, jeśli nigdy nie grałeś w Minecraft poniżej wersji 1.11. Zostaję. Grałem. Odpadasz, jeśli nigdy nie zrobiłeś bloku... Zostaję, robiłem. Odpadasz, jeśli nigdy nie osiadłeś świni... Zostaję, zrobiłem to. Odpadasz, jeśli nigdy nie zostajesz przywrócony do życia dzięki... Zrobiłem to. Odpadasz, jeśli nigdy nie jadłeś zupy grzybowej? Zjadłem. Odpadasz, jeśli Creeper nigdy nie zniszczył twojego domku? Zniszczył. Odpadasz, jeśli nigdy nie dokopałeś się do bedraka? Dokopałem.
Odpadasz, jeśli nigdy nie zabiłeś smoka kresu w trybie survival? Zabiłem. Odpadasz, jeśli nigdy nie zaatakowałeś pigmana? Zaatakowałem. Odpadasz, jeśli nigdy nie bawiłeś się TNT na trybie kreatywnym? Bawiłem się. Odpadasz, jeśli nigdy nie stworzyłeś lidera? Stworzyłem. Zwycięstwo. Jestem mistrzem w Minecraft po prostu, wiecie o co chodzi. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeśli wam się odcinek spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku, już jutro o godzinie 19:19, o 14:00 widzimy się na Szczypso Plusie. Miałem tam chwilową przerwę, ale wróciłem już, wrzucamy normalnie Among'a, tam też sobie streamuję z Minecrafta, z takiego fajnego serwera, który nazywa się Łysa Dolina, więc zapraszam, więc zachęcam do wbicia na Szczypso Plusa i widzimy się za niedługo również na vlogach. Na które już się nie mogę doczekać, naprawdę musicie tam być. Musicie być na moim drugim kanale, na tym trzecim kanale w sumie. Linki wszystkie są w opisie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.